Abu Dhabi. Abu Dhabi jest niesamowite. Grand Prix Abu Dhabi. Bardzo, bardzo ekscytujący Grand Prix. Ostatni w tym roku. Jest to tor, na którym bardzo lubię jeździć. Bardzo dużo pieniędzy wydali na budowę tego obiektu. Jest to wyścig o zmierzchu, więc zaczynamy po południu i kończymy nocą, co jest naprawdę bardzo fajne. To bardzo wymagający tor. Parę szybkich zakrętów, ale przeważnie średnie i wolne zakręty, na które ustawiamy samochód. W zeszłym roku miałem bardzo intensywny wyścig. Nie mogłem spać przez cały weekend z powodu nerwów i przez to, że nie wiedziałem, co się może wydarzyć. Jeden z najbardziej trudnych i wymagających części toru znajduje się przy zakrętach 5, 6 i 7. Hamowanie przez tą małą partię i posiadanie dużej pewności do ataku. Wszyscy fani znajdują się tam. Jest bardzo trudno. Trzeba również uważać na tylnie opony, żeby je za bardzo nie zniszczyć w tej sekcji. To tor, na którym bardzo dobrze się czuję i na którym bardzo lubię jeździć. Wszyscy brytyjscy fani przyjeżdżają do tego miejsca i czuję się jak na domowym Grand Prix. Nie mogę się doczekać, żeby was tam zobaczyć i trzymajcie za mnie kciuki.